Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Aktualnie jestem w trakcie uprawy pól pod Odzieminem. Tutaj na tym konkretnym stanowisku wcześniej był zasiany rzepak. Teraz będzie zasiana pszenica. Po rzepaku, zaraz po zbiorze, nie wykonywaliśmy tak jak większość płytkiej uprawy, tylko uprawiliśmy same ścieżki technologiczne i zostawiliśmy tak pole, żeby samosiewy sobie powschodziły. Warunki do tego były idealne, bo padało, było ciepło, więc po dosłownie kilku dniach na polu zrobiło się zielono. Gdzieś po około dwóch tygodniach pole zostało uprawione za pomocą kultusa, o którym opowiadałem we wcześniejszym odcinku. Gdzieś na głębokość, tam powiedzmy około 20 cm i zostało tak też, gdzieś dwa tygodnie sobie poleżało z racji tego, że było jeszcze dużo czasu, a nic innego nie dało się robić na innych polach, więc to tak zostało wykonane. Zostało tu wysiane wapno później. Wapno docelowo miało trafić na stanowisko, gdzie miał być wysiany rzepak, ale no terminy agrotechniczne zaczynały nas gonić. Nie było czasu, żeby te wapno tam wysiać. To po pierwsze, po drugie, tak naprawdę rzepak najfajniej reaguje na wapnowanie w drugim roku po zastosowaniu tego wapna, więc w sumie się złożyło dobrze, że tak wyszło. Co do samego wapnowania, no to staram się wapnować w pola rzadko, często, ale mniejszymi dawkami, czyli gdzieś tam około 2 ton, zazwyczaj 2 do 2,5 ton, tak staram się tyle wapna stosować na hektar, ale staram się wapnować każde pole gdzieś tak co 3 lata, żeby każde pole zostało zwapnowane. Uważam, że to daje lepszy efekt niż wapnowanie rzadko, ale dużymi jakimiś tam dawkami rzędu 5 ton. Co do odmiany, jaka tutaj będzie posiana? Będzie tu posiany Tacitus, odmiana charakteryzująca się dość wczesnym dojrzewaniem. Niska, odporna na wyleganie, odporna na choroby, o bardzo dobrych parametrach wybiegowych, jest to pszenica jakościowa. I mam zamiar jeszcze w tym tygodniu, jeżeli pogoda pozwoli i inne prace pójdą dość szybko, to myślę, że jeszcze w sobotę zacznę siewy. Myślę, żeby siać, z racji tego, że jestem zwolennikiem wczesnych siewów, ale i rzadkich, to będę gdzieś tam celował w około 300-320 roślin na metr. Tak będę wysiewał, żeby taką obsadę uzyskać. Rzadsza obsada to jest mniej problemów z łanem. Łan jest bardziej przewiewny. Rośliny nie konkurują ze sobą o składniki odżywcze, o wodę, o światło. Fajnie się wtedy krzewią, nie trzeba je tam specjalnie stymulować. Same dzięki właśnie takim rzadszym siewom lepiej się krzewią. Roślina jest dzięki temu również dużo lepiej przygotowana do zimy. Węzeł krzewienia jest grubszy, korzenie są dłuższe. Cały pokrój rośliny, że tak powiem, jest dużo lepszy, aniżeli przy roślinach, przy odmianach sianych gęsto. Od kilku lat nam się to sprawdza, więc no, niczego nie zamierzam tu zmienić. Dodatkowo oszczędza się parę złotych na materiale siewnym, na czasie. Więc no, uważam, że jest to korzystne rozwiązanie i jak na razie będziemy się tego trzymać. Zobaczymy, co będzie później. Co do uprawy, to powiem parę słów o maszynie. Jest to karier 4-metrowy, również z Badesztala, jak poprzednia maszyna. Bardzo fajna maszyna do zrywania ścierniska i do takiej właśnie do doprawienia gleby. Dzięki swojej szerokości roboczej i dość dużej, powiedzmy, prędkości, z jaką można pracować, to dzięki temu można uprawiać duże powierzchnie w krótkim czasie, nawet 4 hektary na godzinę. Jeżdżąc gdzieś tam 14 na godzinę, można śmiało zrobić. Dodatkowo spalanie przy takiej robocie to jest w granicach 5, 6 do 7 litrów, zależnie od stanowiska. Jak widzicie, maszyna jest jeszcze dociążona fabrycznie obciążnikami, żeby również w tych trudnych, suchych warunkach wchodziła w ziemię, zatem zagryzała się odpowiednio.
masę i przy takiej robocie za wiele tam się nie namęczy. Akurat przy tej talerzówce sobie spokojnie radzi. Mogę go tutaj przy tej robocie pochwalić, że tak powiem. Maszyny nie stosujemy, nie staramy się jej nie używać na glebach piaszczystych. Raz, że przez swój wał, bo to jest ciężki wał, typowo na gliniaste kawałki, no wał się po prostu zapycha, pcha przed sobą ziemię. To jest raz. Dwa, że zdecydowanie bardziej zauważyliśmy, zużywają się elementy robocze, typu talerze i piasty. Dlatego już od bodajże 3-4 lat w ogóle nie stosujemy tej talerzówki na kawałkach piaszczystych. Tam idzie tylko kultus, raz płycej, raz głębiej. Z racji tego, że to właśnie są piaszczyste kawałki, nie ma potrzeby doprawiania później tej gleby, więc sam kultus w zupełności wystarcza. No i co, to by było na tyle. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, moich vlogów, komentowania, polecania. Pozdrawiam Was, do zobaczenia w następnym odcinku.